240 lat temu krakowskim Żakom zakazano głoszenia oracji pod krakowskimi kościołami. Pucheroki przyniosły się pod Kraków. Do dziś tradycja nieprzerwanie trwa w gminie Zielonki. Aby uczcić rocznicę, Rada Gminy Zielonki ogłosiła rok 2020 rokiem Pucheroka. Rok Pucheroka w gminie Zielonki to projekt Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zorganizowano 10 warsztatów dla dzieci ze szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych, półkolonii. Na warsztatach 150 dzieci poznało zwyczaje pucheroków i zrobiło własne czapki pucheroka. Pucher, a kto to jest? Czy ktoś z Was wie, kto to pucher? Wywodzi się ten zwyczaj z XVII wieku. Była to tradycja wśród krakowskich Żaków, którzy przed kościołami, a później po domach zbierali datki i recytowali po łacinie swoje różne oracje. Ale w 1780 roku kuria biskupia zakazała tego typu wystąpień przed kościołami i przenieśli się oni do podkrakowskich gmin, a z czasem ten zwyczaj przyjęli tutaj lokalni chłopcy. Dwudziestego września Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zorganizowało konferencję naukową Pucheroki, Tradycja i Współczesność we współpracy z Muzeum Krakowa i Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Patronatem objęli ją Muzeum Krakowa i wójt gminy Zielonki. Konferencja odbyła się w Bibicach, a na jej początku uhonorowano regionalistę Henryka Banasia, który był inicjatorem organizowania corocznego przeglądu pucheroków. Na konferencji nie zabrakło pucheroków z oracjami. Pucheroki nieboroki po Bibicach chodzą i śmieszne oracje gospodyniom głoszą, a gadają, gadają, laseczkami stukają, od domu do domu, do drzwi pukają. Wstańcie gospodyni, wstańcie gospodarzu, bo już dzień nadchodzi. Pucheroki na podwórzu, popatrzcie się na mnie, rzetelnie obsłużcie i duże jajeczka do koszyka włóżcie, żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi, to pucheroka polubi, ten do nieba wstąpi. Historycy, muzealnicy, animatorzy kultury przedstawili unikatowy zwyczaj chodzenia po pucherach w wielu aspektach. Doktor Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa opowiedział o miejskich korzeniach zwyczaju pucheroków. Beata Skoczyń-Marchewka z Muzeum Etnograficznego w Krakowie przedstawiła źródła etnograficzne i ikonograficzne zwyczaju pucheroków znajdujące się w tymże muzeum. Wnuczka pana Henryka Banasia, Anna Sobczyk, przybliżyła działalność dziadka na przestrzeni 70 lat. Małgorzata Kmita-Fugiel, kierownik działu promocji, informacji i współpracy CKPIR, poświęciła prelekcję roli instytucji kultury i lokalnych działaczy w kultywowaniu zwyczaju. Izabela Okręglicka z Muzeum Krakowa dała przykład dobrych praktyk ochrony dziedzictwa niematerialnego. Podczas konferencji podziękowano dyplomami osobom zasłużonym dla pielęgnowania tradycji. W przestrzeni publicznej ustawiono 5 figurek pucheroków w miejscach związanych z tradycją. Między nimi wiedzie quest rowerowy, plenerowa gra rodzinna oparta na figurkach oraz miejscach związanych z pucherokami. Quest dostępny jest w formie ulotki i aplikacji mobilnej. Zapraszamy na szlak. Po prostu w najbliższą niedzielę palmową trzeba pucheroków wpuścić do swojego domu. I tego wszystkim Państwu życzę.
Zapraszamy do poznawania zwyczaju pucheroków i uczestnictwa w tej tradycji w każdą niedzielę palmową.